Wianek z kwiatami z idealną bazą na czerwcowe i lipcowe wianki. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na wianek, który bardzo długo jest przepiękny, zielony. Możemy zmieniać kwiaty. Może być cały czas pięknie okwiecony, jeżeli macie ogród, macie balkony, tarasy i macie kwiaty w donicach, to wierzcie mi, że macie też możliwość, żeby zrobić przepiękny wianek na ścianę czy na drzwi, żeby udekorować nasz dom i naprawdę będzie wyglądać przepięknie. I taką bazą w dzisiejszym filmie będzie tuja i liście dębu. Słuchajcie, po ostatnich wiatrach, naprawdę, gdy idzie się na spacer, bardzo dużo liści dębowych leży w całych takich kępkach. Ja wam kiedyś na jesieni, pamiętam, pokazywałam, robiłam też dekoracje, że te liście spadają i takie zielone. Też jest ich mnóstwo. Liście dębu, one starzeją się bardzo długo. Są dodawane do bukietów, do przeróżnych dekoracji i naprawdę mają się świetnie. Jeżeli chodzi o taką bazę naszą z tują i z liśćmi dębu, Naprawdę, słuchajcie, można wykorzystać je tak samo i na groby do naszych dekoracji, bo w środek możemy wstawić znicz i też będzie przepięknie wyglądało. Możemy dodać świeczki, możemy dodać chryzantemy i już mamy przepiękną dekorację na cmentarz. Tak samo, więc tutaj ja Wam pokazuję różne opcje, co można ze sobą łączyć, jakie rośliny dodawać, które rośliny długo wytrzymują. Bo wiem też, że czasami jest taki kłopot, jakie rośliny wybrać do tych naszych dekoracji. Więc akurat tutaj na kanale staram się wam jak najwięcej podpowiadać, co w danych miesiącach jest warto zbierać albo warto wykorzystywać do naszych dekoracji. Teraz naprawdę mamy czerwiec za chwilę. Mamy dużo pięknych kwiatów, mamy róże w ogrodzie. Kwitnący klematis, także naprawdę jest tych roślin bardzo dużo. No i oczywiście te nasze przecież supertunie, surfinie i tak dalej, więc naprawdę możemy też te kwiaty wykorzystywać sobie do dekoracji. Na przykład na Wiankach. Zobaczcie, mam tutaj pojemniczki, flakoniki, takie, które przymocuję zaraz do naszego Wianka od spodu. Zrobię tak, żeby ich w ogóle nie było widać. Tutaj sobie sprawdzam, w którą stronę je ułożyć, bo pamiętajcie o tym, żebyście przy mocowaniu takich flakoników z wodą, bo później ja normalnie nalewam wodę i wkładam kwiaty do tego. Kwiaty można sobie wymieniać, zmieniać i będą zawsze świeże, więc to jest bardzo fajne w tej dekoracji, że mamy cały czas piękną zieleń i te kwiaty nasze. Tutaj y, warto o tym pamiętać, żeby tak układać te nasze flakony, żeby jednak one były w pozycji pionowej bardziej. Y, tutaj ja mam też tak na boczku, ale wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, żeby mi się tutaj nic nie powylewało, chociaż te flakony są fajne, bo one mają takie gumeczki z dziurką w środku, że kwiatek, Wkładam do takiego flakoniku słuchajcie przez tą gumową nakrętkę. Więc to jest dobre, to jest cały czas zamknięte i możemy sobie tutaj kwiaty włożyć. Ja wykorzystam róże, ale wykorzystam też super tunię. Więc ja do takiego flakoniku włożę i gałązkę róży, i mojej super tuni. Teraz kwitnie też przecież jaśmin, więc jaśmin też jest y, cudnie wykorzystać w takiej dekoracji. Na naszym wianku przepięknie by wyglądało przecież to wszystko z tą naszą zielenią, więc polecam Wam. Liście dębu uwielbiam w dekoracjach, naprawdę są przepiękne. My na jesieni, ja Wam powiem też, w którym momencie warto jest zbierać liście, będziemy robić na nich szron. I na liściach zielonych też. Słuchajcie, liście zielone, jak one zaschną, one są też zielone. Więc będziemy tak robić, żeby tą zieleń zachować. Wszystko Wam będę mówić w filmach, jak to się robi, więc mam nadzieję, że też latem będziecie zbierać przeróżne. Naturalne rzeczy do dekoracji, naturalne rośliny, także w każdym miesiącu będzie można teraz coś zbierać. Piękne szyszki teraz spadają. Zawsze szyszki zbieram w lipcu mniej więcej, ale ostatnio, jak byłam na spacerze, to naprawdę bardzo dużo jest tych szyszek, które są piękne, otwarte, jest sucho, słońce, więc to jest najlepszy moment na zbieranie. Więc jeżeli widzicie, ładne szyszki też zbierajcie. W tym roku na pewno będę robić choinki z szyszek. Pokażę wam, w jaki sposób ja dekoruję taką choinkę z szyszkami, w zasadzie z samych szyszek. Więc na pewno będzie tych dekoracji bardzo dużo. Ostatnio w komentarzu ktoś napisał, że koniczyna polna u niej w domu nazywana była puśką. Puśki, no puśki, no coś pięknego, tak mi się ta nazwa też podoba, więc też bardzo warto zbierać, przepiękna dekoracja, ślicznie można ją udekorować do naszych takich już bożonarodzeniowych dekoracji, więc słuchajcie, mamy święta tak naprawdę za pół roku, więc jeszcze bardzo mnóstwo miesięcy przed nami, ale już warto też myśleć o tym, co możemy zebrać, co jest dookoła nas, co przechować. Możemy suszyć kwiaty, więc naprawdę Naprawdę, tych możliwości jest mnóstwo. Przez całe lato możemy sobie wszystko pięknie zbierać, komponować. Zobaczcie, tutaj mam zatrwian, który jest suchy. On już naprawdę mi bardzo tutaj szeleści. Ostatnio wykorzystałam go też w dekoracji z trawą. Przepiękna dekoracja, patera, półmisek. To już jak wykorzystacie taką dekorację? Zapraszam Was naprawdę bardzo gorąco, jeżeli ktoś nie widział. Naprawdę jest to coś pięknego, taka osłonka do kwiatów może być, więc polecam Wam. Ja pewnie dam Wam link też do tego filmu, pod tym filmem, więc jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. Też z tym zatrfianem. Zatrwiano jeszcze trochę mi zostało, więc zobaczcie, jest przepiękny, można go tylko wetknąć, bo i tak będzie się trzymać to w ogóle nie spada więc można to wszystko zaczepić pomiędzy tymi liśćmi. Nie trzeba wcale tutaj używać gorącego kleju. Zobaczcie, świeże kwiaty mam w flakonikach pochowane, a tutaj na przykład takie malutkie stokroteczki. One później też zasychają, więc możemy sobie kwiatuszki zostawić, pozmieniać, powkładać, więc tutaj możliwości naprawdę z takim wiankiem też jest dużo. Za chwilę zobaczycie super tunię, jak dodam do tych róż moich. I naprawdę wianek wygląda prześlicznie, jest bardzo kwiatowy, bardzo ładny, wygląda pięknie. Tutaj jest jeszcze bez tej super tunii, ale tak jak patrzyłam na kolorki, to postanowiłam jeszcze trochę tej, tego różu tutaj dodać. I zobaczcie, jest piękniej. Tu macie na zielonym tle, ale za chwileczkę na zdjęciach już będzie na drzwiach wianek powieszony, i polecam Wam ten sposób. Świeże kwiaty, suszone kwiaty, do tego liście dębu, trochę tu i naprawdę mamy przepiękny wianek i wstążka. Jeżeli dodamy kilka wstążek, zobaczcie, ja dałam tutaj cztery wstążki, zrobiłam jeszcze dodatkowo kokardkę i naprawdę to wygląda bardzo ładnie. I tak, letnio. To już jest taki naprawdę letni Wianek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Obserwujcie kanał. Na kanale naprawdę bardzo dużo już dekoracji jest, a jeszcze więcej przed nami i to jest najlepsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o tej dekoracji. Jak Wam się podoba ten Wianek? Patrzcie, nawet już tutaj owady zaczęły mi do Wianka przylatywać, więc jest i plusik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki. Dziękuję Wam, pa!